Jak spytałem Maję, czy wyjdzie za mnie za mąż, to już było jakiś czas temu, no ale wiecie, sprawy formalne trzeba było zorganizować, to powiedziała, że zacytuję. I dzisiaj wiemy na pewno, że to oznaczyło tak. Absolutnie. Kupiłeś? Beze mnie? Właściwie jeszcze nie i na tym polega cały pomysł. Ała, nie wiem, jak to zadaje. Pamiętam, mamo, zadzwonił ten rębacz z festiwalu. Zaprosił mnie na randkę. Nie możesz do mnie mówić, chłopie, jak jestem swoją drugą żoną, no. Jezu, zbiorę ślub! Jej smutne oczy. Jezu, o Jezu, wielkie mamo. Psyłam. Chcę się przepchnąć. Z wielką przyjemnością. Maja, błagam cię, szybuj się, ubieraj, nie chodź na randkę. Nie, 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 w tej chwili właśnie jesteście Państwo małżeństwem. Bardzo dużo awantur, mamy trochę seks. Znam Was bardzo dobrze. Bardzo dobrze Was znam. I to jest jedyne, co naprawdę się dla mnie liczy. Także moi drodzy, za waszą córkę, siostrę, przyjaciółkę, przyszłą synową, moją żonę, już synową, niech żyje.